pytanie dzisiaj będzie przesadzanie tej ogromnej Diefenbaffie mojej. Zaraz będę ubierała rękawiczki, żeby... Pamiętajcie, że jak przesadzacie Diefenbaffie, to żeby to robić w rękawiczkach, bo można sobie zrobić niezłe ała. Dlaczego ją będziemy przesadzać? Ponieważ ona jest od bardzo dawna w tej doniczce, w tym podłożu. Jakiś czas temu w ogóle była bardzo mocno przechylona, bo w zimę nie miała światła. Co? I ona już tutaj sobie ruszyła, możecie zobaczyć. Tutaj ruszyła i tam na tym bocznym przyroście też już ruszyła, więc będzie... No... Będzie chyba okej z nią. No dobrze, to będzie, idziemy ją przesadzać. Wiecie co, namieszałam bigosu do niej, bo mi się oczywiście wszystko już znowu pokończyło. I wiecie co, mam problem, bo jest tylko w sklepach, ostatnio przynajmniej, tylko taki, czy tam w innym sklepie takim, są tylko takie ogromne frakcje keramzytu. Ja nie wiem, co się dzieje. Czy u Was też taki deficyt tych mniejszych frakcji? Ja zawsze miałam taki drobniejszy keramzyt, a teraz jest tylko taki ogromny. Dobra, mieszam i bierzemy się za przesadzanie. No dobrze, no to zaczynamy, kochani. Jak widać, Diefenbaffia już jest na swoim miejscu, już czeka. No i co, jedziemy? Czy będzie łatwo ją wyjąć z doniczki? Obstawiam, że absolutnie nie. Jestem ubrana tak, że w razie co to wiem, bo tak na pewno będzie, że się cała pobrudzę. Teraz spróbuję usunąć tą górną część ziemi, którą i dosypałam. W ogóle jestem ciekawa, co tam jest pod spodem, co tam się kryje. Chyba niedawno mrznąłam, bo coś widzę, że jest dość mokro. Okej, kochani, chyba zrobię to poza kadrem, bo zanim ja się tutaj dokopię do czegokolwiek i ją wyciągnę z tego olbrzymiego pudła, to mi zajmie oj, bardzo dużo czasu. No dobra, wracam za chwilę, jak już ją wyciągnę. Uwaga. Jest. W tej doniczce na pewno ją zostawię, ponieważ chcę dosadzić do niej maluchę, ale no... korzenie są bardzo w porządku, jak na tak ogromną roślinę i tak ogromną doniczkę. Łatwo jest tutaj przelać i łatwo jest tutaj ją też strasznie przesuszyć, a ona jest bardzo często przesuszana. I tutaj pokazuję moją tendencję. Jest to wiadro, nie? Nie oszukujmy się, jest to praktycznie wiadro. 5 dziurek tylko jest w odpływie, ale to jest wystarczająco. Widzę, że fajnie tutaj miała ten drenaż na dole, w sensie tutaj był keramzyt, fajnie to wyglądało. W sensie bigos jest nawet całkiem niezły. Widzę co? Z racji tego tylko, że ona już bardzo długo jest w tym podłożu, to zamierzam je wymienić, ale... Ale trochę widzę, to korzenie się pourywało. No, ale nie jest źle. Teraz ją tak położyłam, żeby jej nie połamać. Mam nadzieję, że nic jej nie będzie. Okej, idę ogarnąć tą ziemię, bo muszę mieć tutaj miejsce. Okej, wróciłam. No sporo było tej ziemi. Tutaj mam maluchy. Okej, ten jest może słabo ukorzeniony, ale ja już nie zamierzam dłużej czekać, ponieważ bardzo dużo miejsca mi taka... Ukorzenianie tak ogromnej rośliny... No widzicie, jakie to były zresztą przyrosty, tak? Ich było jeszcze więcej, ale no po prostu oddałam je znajomym, bo po prostu no ile można. Dlatego ona też się przewróciła, no bo jednak to był zbyt duży ciężar dla niej. No właśnie, ubieram rękawiczki, bo tak tego się nie powinno robić. No właśnie, miałam też filmik z cięcia Diefenbaffii, ale nie miałam tam założonych rękawiczek i stwierdziłam, że nie będę dawała złego przykładu. Jakby mi się nigdy nic nie stało, ale wiem o tym, że one są bardzo toksyczne i mogą działać bardzo drażniąco, parząco na skórę, więc no nie chciałam promować jakby takiego zachowania, dlatego nie ma tego filmu z cięcia, jest z przesadzania. Mam rękawiczki, widać, mam nadzieję. No i co? No i... Ja wiem, że jeżeli chodzi o duże rośliny, to jakby ja mam duży problem, ponieważ jestem dość osobą drobnej postury. Wiecie co, ja chyba jeszcze dam tam do keramzy ten duży. Tak, to nie jest zły pomysł, tylko muszę ją jakoś położyć. O Jezu, jak ja tutaj nic nie połamię. Dobra, to się połamie, trudno. To jest ten duży pewnie. Keramzy mam. Wyjątkowo ta drenażowa warstwa tutaj będzie, ponieważ to jest duża doniczka, duża roślina,
Nie chcę, żeby tu się działo jakieś niefajne rzeczy, bo no ratować tak dużą roślinę jest problematyczne. No przecież jak ją przeleję, zacznie gnić, to tutaj nawet tak naprawdę przy tej dyfenbafii nie wiedziałabym, co począć ze sobą. A mam ją jakiś czas, no nie wiem, was rok na pewno. To jest taka jedna z pierwszych roślin, znaczy może z pierwszych to nie, ale jakaś taka początkowa, powiedzmy. Jeżeli jestem z boku jakby co i mieszam gigos i stąd do was mówię. No i co? I no, taka jedna z początkowych moich roślin. Ojejku. To jest trochę taka cięższa ziemia, dlatego że ja wiecznie przesuszam, więc chciałabym troszeczkę cięższy ten bigos zrobić. Dobra. Wkładamy pannę. Okej. Ojej, teraz tak się tak, to ja się zaszufluję ręką. Szczelniczka jakaś mi przyjdzie z pomocą. Dorzucę mi tu ziemi. Dużo warunkuli tu jest. Aha, dobra. Więc powinno nie być źle. Ona też stoi bardzo blisko grzejnika, więc stąd ten efekt przesuszania wiecznego jej. No i jeszcze ta zima też dała jej popalić, więc taka wymiana podłoża. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Widzę, że już też fajnie właśnie ogarnęła się po tym cięciu. Bałam się, szczerze mówiąc. Tak dużą roślinę pociąć bałam się. Mój mąż zobaczył, co ja z nią wyczyniłam, co ja zrobiłam, to za głowę się złapał. Ojej. Ojojoj. Tematy ewidentnie są stworzone do tego, żeby przesadzić mniejsze rośliny. Okej. Bo tato tutaj sama donica zajmuje mnóstwo miejsca. Jeszcze muszę pokombinować, jak tu maluchy ułożyć obok niej. Dajcie znać, jakie macie największe rośliny w swoich kolekcjach. Albo widzieliście, znaczy nie mówimy tutaj o ogrodach botanicznych, ale gdzieś powiedzmy w domu. Jakie są największe, najwyższe, albo takie, które robią po prostu na was ogromne wrażenie. Dobra, wsadzamy maluchy. Nie jestem pewna, czy te maluchy tak się fajnie przyjmą. Zobaczymy. Bo już kiedyś, pamiętam, przycięłam jakiś kawałeczek i on się w ogóle jakby ukorzenił się, ale jak poszedł już do ziemi, to... Oj, więcej. To sobie nie poradził. Także... Będzie gęsto. I ostatni kawałek. Jejku. Ja nie wiem, jak ja to przeniosę z powrotem. Sobie wymyśliłam, wiecie? Kobiety tak czasem chyba mają, że sobie wymyślą, buzdurają, a potem jest problem. Nie wiem, no, jakoś ją zatargam. Pewnie ją na macie przyciągnę, to byłoby najbardziej chyba... Ojku, gdzie jest ta doniczka? Logicznym rozwiązaniem. Wiecie co, nawet chciałam tutaj dosadzić, mam jeszcze inną odmianę tej Diefenbachii. To nie wiem, czy to jest Tropic Snow, którą mam tutaj właśnie teraz. To jest jakaś inna. Nie wiem, jakoś tak za bardzo się nie zagłębiałam. Jest po prostu, dla mnie jest piękna. Ale mam jeszcze taką inną, zaraz wam pokażę. I ją też sobie przesadziłam, bo widzę, że zaczęła marnieć. Zmieniłam jej miejsce. O, ale się osypałam ziemią. O nie! Okej, dobra, nie przeżywajmy. Bo nie ma czasu. Ale, ojku, dobra, mamy to. Jest ogromnie wiele liści teraz w tej doniczce. Co? Dobra, ja ją zaraz ewakuuję na miejsce swoje, w sensie tam, gdzie ona powinna stać. I zaraz co? I zaraz zajmiemy się tą drugą. No i tak to już wygląda teraz, obecnie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Byłoby fajnie. Przetargałam ją, ale wam powiem, to było trudne. O, no dobra, to zaraz wam pokażę tutaj zawiedzoną, biedną, malutką.
nawet nie podlaną. No taką bidę totalną. Bez stresu można jej... No i tu jest ta bida właśnie, którą chciałam dosadzić do tamtej, ale patrząc w jakim ona tutaj jest stanie, to ja nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Chociaż tu ma jakiś taki ładny odrost boczny. Coś tam jeszcze z niej będzie, no na pewno nie w tą doniczkę. Ona potrzebuje mniejszej doniczki i to będzie doniczka... Może tamta? Oj, sięgnę? Sięgnę, mam. Dam ją do takiej mniejszej doniczki, zobaczymy co ona tutaj będzie wydziwiała. Widzicie, to jest całkiem inny kolor liści w ogóle. No mam nadzieję, że wykaraska się z tego. No, może jak ją podleję, to nawet na pewno. No dobra, to tutaj... Oj! Ale gmina sprzątania. Po tym przesadzaniu tego olbrzyma będę miała na pewno dużo sprzątania teraz. Tak, że sadzimy w ogóle tutaj naszych ciocha. Przepraszam, że jestem tego malucha, żebym nie złamała. No była w krytycznym stanie. To jest tak, to jest jak się ma taką roślinę gdzieś tam postawioną wyżej i zapomina się ją podlewać też. Okej. Teraz zostanie nówka podłoża i mam nadzieję, że sobie śmignie. Całkiem fajna jest, patrząc na jej wybarwienie. No jest trochę inna, widać te dużo jaśniejsze kawałki liści. I jeszcze raz uczulam, pamiętajcie, kiedy bawicie się, znaczy bawicie, kiedy przesadzacie Diefenbaffie, kiedy tniecie Diefenbaffie, pamiętajcie, że nie tylko sok, który ona wydziela, w sensie taki, nie wiem, po urwaniu liścia i tak dalej, ale też jakieś takie skaleczenia tych liści, to też możecie sobie zrobić krzywdę. Pamiętajcie o tym, pamiętajcie o rękawiczkach, pamiętajcie o takim BHP podstawowym przy tej roślinie. Owszem, wiem, że przy większości roślin trzeba uważać, ale chyba przy tej najbardziej, bo jest jedną z takich bardziej popularnych roślin, która jest bardzo dostępna. Także no ja przynajmniej uczulam przy Diefenbaffie, żeby jednak mieć te rękawiczki, zachować to minimum BHP roślinnego przy przesadzaniu, przy cięciu, przy pielęgnacji na co dzień, przy myciu liści również. Okej, kochani, no to będzie na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia lajka i trzymajcie się, cześć, pa!